dbasz o swój wzrok? Zrób to podwójnie. Kup dowolne okulary, a szkła do drugich dostaniesz za złotówkę. Specjalna opcja w salonach optycznych Italo Optica. Potrzebujesz okularów do jazdy samochodem? Do czytania, progresywnych, z redukcją grubości? Do drugiej pary okularów szkła za złotówkę. Łódź Armii Krajowej 32, Zgierz Kilińskiego 9, Parzęczewska 9, Głowno Sikorskiego 59C. Infolinia 42 715 55 55. www.italooptica.pl. Dobry wieczór w środę, 6 kwietnia, Emila Okupska. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum. Dziś w wydarzeniach powiemy m.in. o malince, co brzydko pachnie. Pierwszych spacerowiczów, którzy wybrali się do ośrodka wypoczynkowego, zaniepokoił fetor z miecek kąpielowych. Wiadomo, że to jest białko, rozkłada się i jeżeli jest ciepło, te 2, 3, 4 dni, no, ten zapach jest nieunikniony. Wrócimy także do tematu budowy na terenie Mosiru lodowiska. 2 miliony, które pozyskał na ten cel poseł Marek Matuszewski, okazują się być mocno kłopotliwe dla miasta. W tej chwili procedujemy na temat możliwości w ogóle wykorzystania tych środków. Chcemy skorzystać z nadającej się okazji. Trwa remont ulicy Karola. Jest to pierwsza w tym roku miejska inwestycja drogowa. Mieszkańcy mają nadzieję, że wykonana kanalizacja deszczowa w końcu uchroni ulicę, jak i przylegające do niej posesje przed ciągłymi podtopieniami. Niecka u zbiegu Karola i Piłsudskiego jest nie lada utrapieniem po każdych ulewnych opadach. Rafał Woźniak. Od 21 marca na ulicy Karola trwa remont. Inwestycja polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Rejmonta. Oprócz tego droga zyska nową nawierzchnię i krawężniki. Na dalszym jej odcinku prace również zostaną wykonane. Częściowo przez spółkę Wodociągi i Kanalizację, która w związku z wymianą istniejącego wodociągu wykona część prac drogowych. Natomiast zarówno jeżeli chodzi o krawężniki i chodniki, przymierzamy się do realizacji tego zadania i zakres będzie obejmował do samego odcinka przebudowanego już w tamtym roku drogi od ulicy Czerwińskiego. Po każdym większym deszczu mieszkańcy musieli uporać się z wodą, która potokiem wlewała się na teren ich posesji. Teraz mają nadzieję, że prowadzone prace będą solidne i przyniosą zamierzony efekt. To była tragedia. Tu wszystko, tu jest tego, przez krawężnik leciało, tam, i żeby człowieka nie było w domu, to by zalało. Była raz robota tu zrobiona, ale to się powtarzało i teraz też zobaczymy, co będzie, jak zrobią. Pewno to potok był normalny, bo to był potok. Teraz no nie wiem, jak to będzie, nie? Jak jest burza, to wchodzi woda do podwórka z ulicy. Wartość inwestycji wynosi blisko 290 tysięcy. Prace mają się zakończyć wraz z początkiem maja. W tym czasie ulica jest zamknięta dla ruchu kołowego, a objazd przebiega ulicą Andrzeja. Blisko 350 tysięcy uczniów szóstych klas szkół podstawowych w całej Polsce przystąpiło wczoraj do ogólnopolskiego obowiązkowego sprawdzianu. Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak w przypadku egzaminów gimnazjalnych, szóstoklasiści zdawali go po raz ostatni. Sprawdzaliśmy, jak z tym pierwszym poważnym egzaminem poradzili sobie najmłodsi zgierzanie. Egzamin składał się z dwóch części. W pierwszej z nich szóstoklasiści musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z języka polskiego oraz z matematyki. Uczniowie mieli do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, gdzie wybiera się jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych, jak i otwarte, w których sami udzielają odpowiedzi. Po przerwie o godzinie 11:45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu. Test języka obcego. No i jak? Trudne, nie trudne? Nie, da się to zrobić. Sprawdzian nie był trudny, sam sobie był łatwy. Trochę już się spodziewałem, bo mieliśmy kilka próbnych, to już były takie, trochę takie już, wiadomo jakie będą, mniej więcej takie. A jakoś się specjalnie przygotowywałeś oprócz tych próbnych? Nie, przygotowałem się. No znaczy, angielski dla mnie wygląda troszeczkę łatwiej, bo udzielam dostaję korepetycji, więc no dla mnie jest troszkę łatwiejszy. Brałem stare ćwiczenia, zeszyty. Jeszcze do tego czytałem lekturę, żeby poćwiczyć czytanie ze zrozumieniem. Siedziałem na tym dość sporo, ale
ale najlepiej było przed testem jeszcze się zrelaksować, żeby mieć otwarty umysł. Wczorajszy egzamin to prawdopodobnie ostatnia, przynajmniej na jakiś czas, tura testowania dzieci kończących podstawówkę. Wśród wielu pedagogów panuje opinia, że taka forma sprawdzenia wiedzy to między innymi tylko niepotrzebny stres. Jeśli mogłabym wyrazić życzenie, myślę, że wszystkich moich uczniów i nauczycieli, to my wolelibyśmy nie. Natomiast jeśli byłby to normalny test kompetencji przeprowadzany jak każdy sprawdzian, tak, owszem, natomiast nie sprawdzian uwarunkowany tyloma zakazami, bardzo takimi trudnymi do spełnienia i stres, emocje po prostu. To prawda, że to jest bardzo stresujący dzień dla tych dzieci. Przygotowujemy je miesiącami do tego egzaminu, chociażby do tego sprawdzianu. Chociażby dlatego, żeby się obyły z taką kartą testu, tak? Żeby umiały odpowiadać na te pytania, prawidłowo zaznaczać, kodować. No to jest cała procedura, która w takim dniu, kiedy przychodzi ten sprawdzian, jest dodatkowym ogromnym stresem. Przystąpienie do tego testu przez ucznia jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wyniki nie mają wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego, bo może on zadecydować tylko jedynie w przypadku wyboru innej szkoły. Wówczas może przesądzić, czy się do niej dostanie, czy też nie. Rezultaty egzaminu szóstoklasiści poznają dopiero 27 maja. Wracamy do tematu sprzed dwóch tygodni. Przypomnijmy, dzięki staraniom posła Marka Matuszewskiego Zgierz otrzymał z rezerw budżetu państwa 2 miliony złotych na modernizację zgierskiej hali Mosir. Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości chce, żeby powstało tam ligowe lodowisko. Jak się okazuje, inwestycja wcale nie jest jednak taka prosta do zrealizowania, a pozyskana kwota mocno niewystarczająca. Przypomnijmy, poseł na Sejm Marek Matuszewski, a jednocześnie entuzjasta hokeja na lodzie, chce, aby hala została zmodernizowana, a następnie przekształcona w lodowisko. Na ten cel udało mu się pozyskać 2 miliony złotych z budżetu państwa. 2 miliony złotych przeznaczyć na modernizację tej hali, która jest tutaj za nami z tyłu, z przeznaczeniem na docelowo halę lodową. Obecnie hala jest codziennie oblegana przez sportowców. Trenują zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Dla nich obok planowanego lodowiska miałaby powstać nowa hala wielofunkcyjna, spełniająca wszystkie warunki do uprawiania sportów. Część mieszkańców sceptycznie podchodzi do tego pomysłu i proponuje inne rozwiązania. Jeżeli to raczej zrobić sztuczną płytę na boisku tym bocznym plus oświetlenie. Chwaliliby go posła wszyscy za taką inwestycję. Faktem jest, że te pieniądze to za mało na jakikolwiek remont hali, nie mówiąc już o przekształceniu jej w lodowisko. Miasto jednak stara się o dodatkowe środki z łódzkiego obszaru metropolitalnego i będzie ubiegać się o pieniądze z Ministerstwa Sportu. Chcemy wykorzystać te środki na modernizację hali sportowej, co było również w planach miasta, jeżeli chodzi o przystosowanie obiektu. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w Ministerstwie Sportu musimy dbać o bazę już istniejącą. Lodowisko w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na razie wydaje się mało realne, ponieważ nie ma na to wystarczających środków. Przeciwnicy pomysłu tafli lodowej na Mosirze uważają, że lepiej te pieniądze przeznaczyć na unowocześnienie obecnej bazy sportowej. O rozwoju sytuacji i ewentualnym remoncie hali Mosir będziemy jeszcze informować. A teraz o innym obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ostatnie słoneczne i ciepłe dni zachęcały do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wielu z nas zamiast siedzieć w domu wolało wyjść na spacer do Parku Miejskiego czy wybrać się nieco dalej na Malinkę. Pierwszych tegorocznych spacerowiczów zaniepokoił jednak brzydki zapach z pustych jeszcze basenów. W sezonie letnim akweny na terenie ośrodka wypoczynkowego Malinka wypełnione są wodą. Podczas upalnych dni nie brakuje tutaj także amatorów kąpieli. Teraz zbiorniki stoją jeszcze puste, co nie oznacza, że w tym miejscu nie brakuje zgierzan, którzy chętnie spacerują wokół kąpieliska. Jednak co po niektórym przechodniom ostatnio dawał się we znaki nieprzyjemny zapach unoszący się znad niego. Teraz tak, oczywiście. Teraz czuć. Taki nieprzyjemny. No nie wolałabym inny. Nieprzyjemny, bardzo nieprzyjemny, jak się idzie. A jak panie myślą, z czego to wynika? No na pewno ze wszystkiego, teraz, co się tutaj znajduje. Mam nadzieję, że już niedługo nie będzie czuć tego zapachu, a to się bierze, że czyszczą wreszcie Malinkę i woda będzie czysta. To jest to kąpielisko
bez filtrów, bez uzdatniania wody, nie mogę używać chemii i wszystkie sprawy typu liście, igły, z iglaków, które lecą do wody po prostu przez jesień, przez zimę, to wszystko pracuje, wszystko na dnie osiada i niezbędnym jest oczyszczenie tego dna stawu, tego dna kąpieliska. Co roku tego typu prace rozpoczynają się na początku kwietnia. Temu musi oczywiście jeszcze dopisywać pogoda. W tym roku pierwsze suche dni kwietnia pozwoliły na to, aby takie porządki już rozpocząć. Teraz przez kilka dni pracownicy będą w pocie czoła oczyszczać dno zbiornika, by jak najszybciej zniwelować przykry zapach i przygotować go do sezonu letniego. A również wraz z jego rozpoczęciem na wszystkich miłośników popularnie nazywanej malinki czekają dodatkowe atrakcje. Będziemy się starali w tym roku zrobić taką ładną plażę wzdłuż kąpieliska, takie pasmo prostokątu basenu dla dzieci i dla dorosłych i zakupić do tej plaży kilkadziesiąt leżaków, żeby zgierzanie mogli sobie wypożyczyć, usiąść na leżaku i korzystać ze słońca i z wody. Z samego kąpieliska na terenie ośrodka wypoczynkowego Malinka będziemy w pełni mogli korzystać w czerwcu, a dokładniej w pierwszy dzień wakacji, po przeprowadzonych przez sanepid badaniach, jak ma to miejsce co roku. Było już dziś o szóstoklasistach, czas na jeszcze młodszych Zgierzan. Jedna z klas w przedszkolu nr 13 w Zgierzu zamieniła się w salę zapaśniczą. Dla przedszkolaków został zorganizowany pokaz umiejętności zawodników ZTA Zgierz. Oczywiście dla samych dzieci była to też okazja do spróbowania swoich sił w walce na matach. Głównym motywem spotkania zapaśników z przedszkolakami było zachęcenie ich do aktywnego trybu życia. To nie pierwsza tego typu akcja, ponieważ przedszkole w różny sposób stara się pokazywać najmłodszym, jak mogą na przykład na sportowo spędzić wolny czas. Nasze przedszkole aktywnie uczestniczy w różnych tego typu akcjach. Promujemy zdrowy styl życia, ekologiczny styl życia, mamy koło sportowe, koło ekologiczne. No i z tego względu organizujemy takie spotkania, gdzie możemy, kto może do nas przyjść, bardzo chętnie przyjmujemy i dzieciakom pokazujemy to, tak? Także mogą dzieciaki zobaczyć to z bliska. Bardzo się cieszyły, fajny był odbiór, jesteśmy zadowoleni. Młodzi zapaśnicy na matach pokazali, co potrafią. Było naprawdę widowiskowo. Dzieci mogły podziwiać zapaśnicze chwyty, pokazową walkę i bardzo dobrą sprawność fizyczną zawodników. Ciekawe, jak wielu przedszkolaków pomyślało, że ja też tak bym chciał zrobić. No, byśmy zachęcili, żeby przychodzili na zapasy. Pokazywalibyśmy im chwyty różne. Na przykład tak jak trener tutaj Marian pokazywał te chwyty. A co dzisiaj żeście robili? Co żeście pokazywali? Pokazywaliśmy poszczególne chwyty, na przykład zejście do nóg, niemiecki biodro, ramię. Ci najodważniejsi mogli spróbować swoich sił i zawalczyć w prawdziwej walce zapaśniczej. To chyba budziło najwięcej emocji. Biegali. Że biegali, tak? Co jeszcze ci się podobało dzisiaj tutaj? No pewnie jak fikołki robili chłopcy, co? Jak się przewracali. Jak oni walczyli na zapasach. Fajnie było. A co ci się najbardziej podoba? Stanie na głowie, no i tabicie. Czym wcześniej pociecha zacznie mieć coś wspólnego ze sportem, tym lepiej. Trenując pod okiem doświadczonego trenera, dziecko czerpać będzie ze sztuki walki ogromne korzyści, które wpłyną pozytywnie na jego charakter oraz zdrowie. Dzieci bardzo szybko uczą się. Mnie się wydaje, że im wcześniej zaczynamy, tym z korzyścią dla tych dzieciaszków. Te dzieci, które do nas przychodzą, a przychodzą i jest ich coraz więcej, na początku nie uczą się zapasów, na początku uczą się wszystkich tych elementów, które rozwijają jakby wszystkie cechy zdrowego takiego dzieciaka. Zgierzcy zapaśnicy chcą dotrzeć do wielu przedszkoli w mieście. Pojawił się również pomysł, że podczas trwania Mistrzostw Polski zaprosić tych najmłodszych, aby zobaczyli, jak wyglądają prawdziwe zawody zapaśnicze.
A wydarzenia kończymy dziś akcentem podróżniczym. Islandia to kraj, w którym największą mniejszością narodową są Polacy. Przysmakiem jest hakarl, czyli popsute mięso rekina. A do 1989 roku nie można było na wyspie kupić piwa. I chociaż przez większość roku ciemno tam i chmurno, Islandczycy to podobno urodzeni optymiści. Między innymi takich rzeczy mogli dowiedzieć się zgierzanie, którzy we wtorkowe popołudnie odwiedzili Bibliotekę Główną. Zgierzenie na krańcu świata to cykl spotkań, podczas których mieszkańcy Zgierza, nie opuszczając granic naszego miasta, mogą przenieść się w najdalej położone zakątki na ziemi, poznać kulturę, tradycje, obyczaje innych państw. Wczoraj Urszula Janiszewska zabrała Zgierzan w taką podróż do Islandii. Islandia nie jest nagą krainą, jak niektórzy sądzą, że nie jest to jedno wielkie nic, tylko że jest to zbiór najbardziej fantastycznych miejsc, jakie stworzyła natura, i to takie zgromadzenie w jednym miejscu. Mówią, że jest to kraj ognia i wody i z pewnością tak, ale oprócz szarości popiołów można tam znaleźć i piękną zieloność traw i cudowną krystaliczność wody. Częściej spotykaliśmy owce, których jest 4 razy tyle, co mieszkańców. Czytałam jedynie w przewodnikach, że są to ludzie otwarci, sympatyczni, towarzyscy. Trudno właściwie mi troszeczkę w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że od domu do domu jest często dystans, jeżeli nie kilku, to kilkudziesięciu kilometrów, więc myślę, że raczej są bardziej zamknięci w sobie, aczkolwiek mieszkań na przykład nie zamykają. Polacy stanowią na wyspie największą mniejszość etniczną, a nas i Islandczyków łączy jeszcze jedna rzecz – wafelki produkowane w Polsce. Zdecydowanie mamy Prince Polo, którym to się zajadają Islandczycy. I Polskę sobie bardzo dobrze kojarzą, ponieważ uwielbiają Prince Polo. Islandia na mocy umowy międzynarodowej importowała wafelki od 1955 roku. I tak stały się ich przysmakiem narodowym. Kiedy w 1999 roku do naszego kraju przyjechał prezydent Islandii, przyznał, że całe pokolenie Islandczyków wyrosło na dwóch rzeczach: amerykańskiej Coca-Coli i polskim Prince Polo. Słuchacze zgromadzeni w bibliotece mogli dowiedzieć się także nieco więcej o tradycyjnych przysmakach islandzkich, które raczej nam Polakom by nie zasmakowały. Zwykle na takich spotkaniach staramy się poczęstować naszych gości taką tradycyjną potrawą związaną z danym krajem. Natomiast dzisiaj nie będziemy serwować ani łbów baranich, ani sfermentowanego mięsa z rekina, czy jąder baranich. Natomiast ponieważ Islandczycy jedzą najwięcej na świecie ryb, bo na jednego Islandczyka rocznie przypada 91 kg mięsa z ryb, dziś zaserwujemy mięso, można tak powiedzieć, mięso z łososia. A już we wtorek, 19 kwietnia, odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Legendy Polskiej Muzyki. Wówczas w bibliotece przy ulicy Łódzkiej będzie gościła Danuta Stankiewicz. Dziś to wszystko, co przygotował dla Państwa zespół redakcyjny wydarzeń. Już za chwilę zapraszam na kolejny odcinek programu Lekcja z Gierskiej Historii. Tym razem Maciej Wierzbowski opowie o Zgierzanach, którzy podzielili los ofiar katyńskich. Dziękuję za uwagę, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.